Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście Kariera Sevillą, odcinek numer 2, więc po prostu weźcie sobie coś dobrego do jedzenia albo do picia, smacznej kawusi wam życzę, lecimy z kolejnym materiałem, następny odcinek z kariery, no i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo naprawdę sporo rozegraliśmy, też się staram, żeby te materiały miały naprawdę dużo takiej treści w sobie, dużo spotkań, symulacji i tak dalej, tak dalej. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie, przed nami faza grupowa Ligi Mistrzów i do tego, tak jak widzicie w tytule, spotkanie z Realem Madryt. Jeszcze tylko oczywiście wam szybciutko przypomnę, z kodem LACHU na Eleven Team Sports macie 5% zniżki, więc udanych zakupów, oczywiście link pod spodem w opisie. Dobra, drodzy widzowie, zaczynamy ten odcinek od meczu z Walencją. Jeśli chodzi o Walencję, ja muszę zobaczyć, na którym oni są miejscu. Walencja jest na miejscu 13 aktualnie, więc zrobimy po prostu tak, że włączymy sobie, tak jak ostatnio, symulację i najwyżej w trakcie symulacji po prostu wbijemy do meczu. Zobaczymy, czy coś się wydarzy, czy jednak nie. Mhm. 1-0, Papu Gomez, piękna sprawa. Ty, ale jak poszli z kick-offa? Ty, no bez hitu. Co ta Walencja? 4-4-2 grają. Plus jest taki, że dostałem jedzonko. Więc patrzcie, drodzy państwo, jak pięknie tortilla z keczupkiem wjedzie. Ty, no ale Guedes to mi nie strzela w takim momencie, jak ja jeść chcę. Kurde, no i muszę odłożyć tą tortillę i iść im naklepać. Na dwójeczkę nam wpakowali to. Dobra, Zaha, teraz proszę cię po długim. Tak jest! 2-2. Ja już na pressingu gram, już ryzykuję. Jeszcze jedna, panowie. Dries Mertens, no ja byłem pewien, że to wpadnie. Ale to wpadło. O to chodzi. 3-2. O to chodzi. Dawaj, Mertens, wierzę w to, że... Dries Mertens, 4-2. Uff. Początkujący poziom. Tak jest. Nie, ale ogólnie ja grałem sporo na klasie światowej i na legendarnym i różnica jest taka, że na legendarnym masz po prostu nudniej dużo, bo te mecze się kończą wynikami tak 1-0. Dobra, koniec meczyku. Udało się uratować, ale no już myślałem, że będzie remis albo że nie wygram tego. Dobra. Gramy z Espaniolem, ale Mertens jest zmęczony, więc ja myślę, że w przerwie go zmienimy, no nie? Zróbmy sobie symulację. Już tam właśnie zobaczę zębiaczkę. O! Fofana! 1-0. Piękna sprawa. Może nawet tego Mertensa wcześniej możemy zmienić. Dolberg, słuchaj, to jest twoja szansa. No kurde! Tak przed tym. 1-0, 1-1. Bez kitu. O-o. Aha, to samo. No nie, no co jest z tym Zachą? On ma takie setki i nie potrafi strzelić czasem. Aha, 3-1, drodzy widzowie, no to tego meczu już raczej nawet nie zremisujemy. Widzicie? No
Dobra, mamy na 3-2. Wszyscy do przodu. Wszyscy do przodu. Mówiłem. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jazda. Zablokowany oczywiście Papu Gomez. Zablokowany Zaha. Mecz kończy się remisem 3-3. Uratowałem remis, ale mogło być nawet zwycięstwo, gdyby tam Zaha trafił. Dobra, mamy mecz z Salzburgiem. Spróbujmy. No zobaczymy, co się będzie działo przy symulacji. No właśnie, Wazon, te konferencje trzeba robić tylko i wyłącznie po to, żeby morale trzymać. Co, chłopaki grają tiki-takę z przodu? Chodźcie! Mertens jeden. Czy chciałbym Bellingama w Realu? Chyba nie. Chyba mi wystarczy to, co jest póki co. 1-1, no nie, Adamu. Dobra, wchodzimy, 20 minut do tego, żeby tutaj cokolwiek jeszcze trafić. Dobra, Papu Gomez, na dole jest Zaha, przyjmij i wewnętrzną. Ha, pięknie. 2-1. Klasyka. Znaleźć Zachę w polu karnym. No, na razie póki co Zacha dużo lepiej się spisuje niż Rodrigo na boku. Może Rodrigo kiedyś stanie się napastnikiem u nas? Nie wiem, no zobaczymy. Fajnie, we dwóch się zderzyli. Dobra, Hermoso, ty musisz ich powstrzymać. Musisz, ja wierzę w ciebie. Dobra, la kurwa to wszystkie. Rodrigo. Piękna prostopada do Rodrigo, ledwo gość biegnie. Dobra, to poczekajmy w takim razie. Mertens ma więcej sił niż Rodrigo. I technicznie Dries Mertens. 2-1, przepraszam, 3-1 nawet. Dobrze. Ej, Mertens to był strzał w dziesiątkę, naprawdę. Tani gościu, a robi taką robotę i w symulacjach, i normalnie. United przegrało, a nie, to z Juventusem, dobra. Bergamo, Calcio. Czekaj, nie, Bergamo, Calcio to nie jest. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Bergamo, Calcio to jest co? Atalanta? No to z Atalantą. Gomez troszkę zmęczony. Oj, niedobrze, Barcelona nam skoczyła na pierwsze miejsce. Ciekawe, bo oni oprócz porażki z nami wygrywają wszystko. Ach, ajajajaj. Dobra, to co, symulacja, nie? Właśnie miałem sobie siatkę włączyć i zapomniałem. Jeden 0, Mertens. I co, teraz znowu będzie 1-1 i 2-1? Jak tak, no to już beka z tych skryptów. Kurczę, prowadziliśmy w setach 2-0, nie? Ajajaj. I mamy 1-1. No i zaraz będzie bramka na 2-1. No przecież... Jej, po prostu wy i wasze skrypty. Tak, w siatkówkę grają Polacy i sobie odpaliłem na drugim monitorze właśnie i tak patrzę, co się dzieje. Kurczę, no Granada jest na 18 miejscu, come on, no panowie. No właśnie. A Kunia się podpiął. Dobra, spróbujemy jump to result. 3-3. Kurczę, Granada, nie, dobra, super. Niepotrzebnie to w ogóle wybierałem, oj, niepotrzebnie. Jeden punkt mamy straty do Barcelony w tym momencie. Tak, lewe w Barcy, no. Celta Vigo, Sevilla. Strasznie dużo wyjazdów mamy teraz, zauważyliście? Dobra.
Symulujemy dalej. Oj, chyba jest challenge i chyba nie będzie punktu. Kurde. Nie no. Dobrze. Suarez. No nie mogę z tymi symulacjami, kurczę. O co to chodzi, że nic tu nie mogę ugrać w symulacjach czasem? Oficjalne info od Championship. Piątkowe mecze przełożone, co dalej? Info wkrótce. Jest gol, 1-1. Papu Gomez. Kurde, jakby tak przełożyli... Nie no... Jeśli przełożyli Championship, to Premier League też chyba, no... Wątpię, że to się uda. No, mam 1% szansy na to, żeby to się powiodło, ale to jest praktycznie niemożliwe. Potrzebuję wciul farta, żeby to się udało. Nie, no nie wierzę w to. Dobra, wchodzę do meczu. 2-1 znów. No po prostu znów. W który dzień miał być mecz? W niedzielę. Prawdopodobnie ostatnia akcja. Kurczę, to jest właśnie kariera, nie? Z zespołami z góry tabeli jest łatwiej grać niż z tymi z dołu, no bez kitu. Nie mogę im odebrać. Dobra, odebrałem piłkę, to już jest za późno. Prosto padła. Niestety, pierwsza porażka z Celtą Vigo. Pomimo tego, że wbiłem do meczu, to nie udało się nic zrobić. Szkoda. Barcelona może odskoczyć. Wygrali 4-1 z Walencją. Czyli odskoczą nam na ile? 4 punkty? Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas. Dobra, z Wolfsburgiem zrobimy tak, że kliknę szybka symulacja, zobaczymy co się wydarzy. Wygrywamy 3-1. Dobrze, dobrze, dobrze. W Lidze Mistrzów idzie lepiej. W Lidze Mistrzów idzie spoko. 4 punkty. No nie wiem sam. Nie chcę dawać szybkiej symulacji, bo wiecie, że to ryzykowne bardzo. Kurek znowu nie trafia. Ale trafia za to pyta... Nie, dobra, wchodzę do meczu. Ale mnie denerwuje to symulowanie teraz, że tak trzeba ratować. O, jak to trafią to... Uff, dobra. Góra. Kurczę, no nie mam komu zagrać. Z takiego balona w przód też rzucać bez sensu, bo tutaj sam nic nie zrobię. Chyba że taka mocna piłka do Rodrygo by poszła. On się zatrzyma i tutaj. Kurde, nic tam. No. 2-0. Niestety, no po prostu niestety. Nie, nic nie mogę zrobić w tym meczu. No niestety. Przegrywamy z Levante, przegraliśmy przed chwilą też. Dwie porażki, możliwe, że 7 punktów straty do Barcelony w tym momencie to będzie. Trzeba dobrze wejść w trzeci set, no. To jest fakt. Ale no, tiebreak to zawsze jest takie, kurde, nerwówka. Ktoś walnie serię 3 punktów i... Barcelona gra z Realem teraz. Majorka jest na ostatnim miejscu. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale spróbujmy kliknąć szybką symulację. Zobaczmy, co się wydarzy. 1-0, Zaha w 82. Uff. Dobra. Kolejne spotkanie z Osasuną, tym razem ta normalna symulacja, nie szybka, i zobaczymy co się będzie działo. Jak do tak 50 minuty będzie 0-0, to wchodzę. Siema Pix, siemanko.
Tak jest! Acuña! Acuña strzela naprawdę dużo. Ja tak stawiałem, że no 2, max 3 sezony mogę robić. 2-0, pięknie, Mertens! Dries. Tak stawiałem, że 2, no góra 3 sezony zdążę zrobić do startu nowej FIFA. Jeśli będziemy robili po 10 spotkań ligowych w jednym odcinku, to powinno być spoko. Jak ten ze Stanów to dupnie w siatkę od razu, ja wam mówię. On myśli, że jest kozaka, tu ładuje chłop w siatę przy pierwszym serwie. 3-0, Fofana, super. A nie. Kurek, mocniej musisz. Ej, zaczynam się stresować, no nie. Po bloku, 1-0 dla Stanów. Mertens, 4-0. Tutaj przynajmniej jadą chłopaki. Dobra, punkt za punkt to będzie, wiecie, no, kto pierwszy się pomyli. Weźmy sobie jump to the result, 4-0, spoko. Wygrywamy, Cadiz wygrało z Majorką, z tego co widzę. Dobra, spotkanie z Wolfsburgiem sobie spróbujemy przesymulować. Gramy u siebie. I wygrywamy 1-0. Kto strzelił? Acuña znowu. No pse gość. Blokiem, panowie, musimy dobrze. Blokiem, kurde. Tak jest. 2-1. Kurek, jak to zrobił zajebiście. Kolejka numer 13. Tym razem Real Betis. Oni są na 10 miejscu. Odpalamy symulację. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego, co widziałem, Barcelona znów wygrała, więc... Cały czas, no oby to nie było tak zbagowane jakoś, że wszystkie mecze będą wygrywać praktycznie. Proszę, nie spoilerujcie mi. Jak oglądacie w TV, Iglesias strzelił jeszcze. No Enrique, ty się zajmij śpiewaniem, a nie tu strzelasz bramki. Dobra, 45 minuta, trzeba będzie wejść na boisko w takim razie. Tutaj nic się nie dzieje, chłopaki no nie oddali żadnego celnego strzału z Realem Betis. Dobra. Dobra. Przełożyłem go, ale nie zdążyłem uderzyć. Ale Zaha już fajnie zrobił weterek. No. Cel. Idealnie! Ej, znów pan Zaha! Nie, no nie! Nie, po prostu jeszcze raz nie. Dobra, po meczu, 3-1. Odpaliłem nieustanny pressing, od razu poszła kontra. Ale to jest... Trzy, dwa. Albo to pójdzie w jedną, albo w drugą. Dawaj. No Montoya już ma czerwony pasek. Tylko Zaha czekał, widzicie? Dobrze, jeszcze jedna. 3-3. 10-7 Polacy. Jazda z nimi. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jak to nie jest skrypt, ja nie wiem co to jest. Jak to jest możliwe, żeby Rodrigo w takiej sytuacji nie trafił nawet w bramkę? Wytłumaczcie mi proszę, bo ja nie rozumiem. Koniec meczu, 3-3 z Betisem, po takiej akcji.
Dobra, do kurczę, i Barcelona chyba przegrała w ogóle w tym momencie. Mogłem doskoczyć. Tak, Barcelona ma trzy remisy i... Nie, przepraszam. Dwie porażki, jeden remis. Ajajajajajaj. Cztery punkty. Tracę cztery punkty do Barcelony. No to nie jest źle, naprawdę. Dobra, gramy z Alaves u siebie. Spróbuję, no, na moją odpowiedzialność. O ja... Nie! Nie, co mnie podkusiło? Przegrywamy 0 do 1 i to u siebie. Idąc za ciosem, pewnie teraz jeszcze przegram z Lille i tyle będzie. Tu mam 12 punktów, tutaj mogę sobie na to pozwolić. No nie, remisujemy 1 do 1, ale sytuacja w tabeli tu jest naprawdę spoko, 13 punktów. Co, Meczycho? Meczycho teraz? 6 punktów straty do Barcelony. Nie, więcej, co ja mówię? Kurde, jestem na trzecim. 3. 8 aktualnie, może być, jak wygram. Dobra, mecz z Realem Madryt. Fede, Vini, Benzema, Kroos, Tchouameni, Modric, Militao, Rüdiger, Grimaldo sobie kupili i Tobias na prawej stronie. No dobra. Jak się wkurzę, to będę grał wszystkie mecze ligowe. Będę tyrał. Papu Gomez. Jeden. Ten Grimaldo tam fajnie chodzi. Nie na darmo go miałem. Łap. Kurczę, ten środek Realu Madryt to chodzi normalnie jak... Powiem co... 14-11 dla Polaków. Ale Benzema by tu strzelił! Acuña! Ale szło! Teraz taki moment w karierze, że jest dużo, dużo grania. Fede, proszę cię, ja cię lubię bardzo, ale nie rób tego, nie strzelaj, Fede, Fede, dziękuję. Jest, 15-12, dobra, zajebiście. Gramy dalej, jesteśmy w top 4, dobrze mówię? Teraz myślę, że trzeba grać po prostu na spokojnie. No Rodrigo, wyjazd tam do przodu. Jedną dobrą kontrę im przeprowadzić i byłoby po meczu. O, może teraz? Pięknie, Papu Gomez. Niepotrzebnie chyba od razu strzał. Dobra, trzeba się będzie zająć tymi treningami rzeczywiście. O, ale to... Papu Gomez na wprost bramki! Jak to nie weszło? Pięknie, pięknie. Mertens. Chyba za dużo, chyba za... Albo i nie. 2-0. Wyczekane. Grane dobrze w obronie, konsekwentnie w pomocy. I mamy bramkę na 2-0. Patrzcie, wygrywamy z Barceloną 4-0. 2-0 z Realem Madryt. A później przyjeżdża Celta Vigo i dostajemy na pyrkę. Koniec meczu. Zobaczmy, jak sytuacja w tabeli. Chyba z tego, co pamiętam, to 5 punktów będziemy tracili do FC Barcelony w tym momencie. Gracias, de verdad. Gracias. Tak, dobrze mówiłem. 5 punktów straty do Barcelony. 5 punkcików. Ej, to tak naprawdę został nam ostatni mecz teraz z Ligi Mistrzów. Reach this... Co? Mam dojść do półfinału w... Nie, porąbało ich. W Champions League. Półfinał. No chyba ich...
Dobra, to zrobimy sobie chyba ostatnie spotkanie teraz z Villarrealem. To będzie 16 kolejka. No to Sevilla kontra Villarreal. Gramy u siebie, próbujemy symulacji, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeden 0, brawo, Fofana. A tyle co mówiłem, że coś średnio mi się nim gra. Dobra, do przerwy 1-0. Zobaczymy co się będzie działo dalej. 33% posiadania piłki, ale dwa strzały. Zastanawiam się czy nie wejść i nie potrzymać już piłki teraz. Dobra, po tej akcji najwyżej. Jak po tej akcji nic się nie stanie, to wchodzimy. Dobra, ostatnia minuta. Ładuj tą piłkę tam w przód. Koniec, udało się, dobra, dowiezione to zwycięstwo, już tylko trzeba było wejść, utrzymywać piłeczkę, jest wygrana, byle Barcelona się potknęła teraz. Ej, to tak naprawdę ja już mam zagwarantowane wyjście z grupy. Easy, 13 punktów. Dobra, to sobie zrobimy szybką symulację, niech chłopaki się bawią. Jaki wynik na koniec? 2-1, wygrywamy grupę i to tak serio easy. Patrzcie co tu się dzieje, patrzcie co się dzieje. Poka mi to. Robercik cyk ze złotą piłką. Jak zwykle na koniec odcinka zerknijmy sobie w tabelę. 38 punktów Barcelona, 33 u mnie. Więc tych punktów dalej 5 przewagi. No zobaczymy co się dalej będzie działo. Real wrócił już do topki, na 4. miejscu są aktualnie. Hermoso ma plus 1, jeśli chodzi o overall. Papu ma minus 1 niestety, on tu już wiek, więc im będzie spadało. Minus 2 na was. Także ci starsi tracą. Zaha na razie bez zmian. Rodrigo plus 1. Minus 3 Fernando do overalla, 34 lata. Plus 1 natomiast Lafon na bramce już. Mamy też Montiela. O, Lacroix plus 2. Pewnie pod koniec sezonu powinien mieć z 80 overall. Mir plus 1. Właśnie jestem ciekaw tego Mira. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Pewnie sobie go tam powpuszczam trochę. Czy mamy kogoś jeszcze z dużym boostem? Raczej nie. Dobra, w takim razie w tym momencie kończymy sobie karierę. W dzisiejszym odcinku widzimy się następnym razem. Następne mecze przed nami.